Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Jak widzicie, po raz kolejny jestem na zewnątrz, co prawda nie w lesie, ale też w całkiem przyjemnym miejscu. Jest trochę wietrznie, więc nie wiem, jak to będzie słychać na filmie. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo przeszkadzało, a jeśli tak, to mam nadzieję, że zrozumiecie. Dzisiaj będę mówić o produktywności, czyli myślę, że czymś, czego czasem nam brakuje. Każdy z nas jest czasem zdemotywowany i po prostu zwyczajnie malenia. Żyjemy w takich czasach, w których wymaga się od nas jak największej produktywności, dawania z siebie 100%. Czasem bywa tak, że trochę się tym dołujemy, bo jak to jest, że inni cały czas coś robią, cały czas osiągają coraz wyższe cele, a my stoimy w miejscu albo po prostu zwyczajnie nam się nie chce. Myślę, że duży wpływ na to też mają media społecznościowe i ludzie, których tam w tych mediach społecznościowych oglądamy, dlatego że no tak się przyjęło, że nie pokazujemy raczej tego, co złe, tego, że nam się nie chce, tylko większość osób pokazuje właśnie tylko te idealne momenty, gdzie jest najbardziej produktywna, gdzie coś tworzy, gdzie działa, coś robi. No i wydaje nam się, że my też tak powinniśmy, a jeżeli nie robimy, to znaczy, że coś jest z nami nie tak. Ja nie jestem osobą, która uważa, że zawsze i w 100% trzeba być gotowym do działania, bo każdy z nas ma jakieś tam gorsze chwile, gorszy humor, czy kondycję psychiczną, czy fizyczną i zwyczajnie możemy sobie odpocząć. I to jest całkiem normalne. Ale nie powinno być też tak, że całymi dniami nic nie robimy, nie rozwijamy się w żaden sposób, marnujemy swój czas leżąc i oglądając na przykład Netflixa albo przeglądając Instagrama. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym opowiem Wam o kilku takich sposobach na to, jak być bardziej produktywnym. Skoro mi te rady pomagają, kiedy mam lenia i po prostu mi się nie chce, to pomogą też prawdopodobnie Wam. Pierwszą rzeczą, o której w tym temacie moim zdaniem trzeba powiedzieć, jest czas. Mało kto z nas chroni swój czas. Chronimy swój dobytek, swoje domy, samochody, rzeczy, które mamy, różne gadżety, ubrania nawet, ale zapominamy o tym, żeby chronić swój czas. Wydaje nam się często, że to właśnie te rzeczy są dla nas wartościowe i nie chcielibyśmy, żeby coś się z nimi stało, żeby ktoś je ukradł albo się zniszczyły, a tak naprawdę to w porównaniu do czasu i do tego, ile tego czasu tutaj na Ziemi mamy, to są rzeczy totalnie bezwartościowe. Wszystko można kupić. Słuchajcie, można jeszcze raz zarobić pieniądze, można jeszcze raz otworzyć firmę, można znaleźć nową pracę, można kupić nowy samochód, nowy dom, nowe ubrania, nowy telefon, ale czas to jest coś takiego, czego nigdy nie kupimy. Tak samo jak zdrowia, jak miłości, jak przyjaźni. Także przede wszystkim trzeba ustalić sobie priorytety. Ja powtarzam to prawie chyba w każdym filmie, ale moim zdaniem to jest podstawa. Ustalić, co jest dla nas najważniejsze. Druga sprawa to wielozadaniowość. I mogłoby się wydawać, że robienie kilku rzeczy naraz to jest przejaw produktywności, ale nic bardziej mylnego. Nawet według badań przeprowadzonych w ostatnich latach. Według nich multitasking może przynieść więcej szkód niż pożytku. Obniża naszą koncentrację, powoduje spadek energii oraz jakości pracy, a także wywołuje w nas stres. Dlatego, żeby nasza praca była jak najbardziej produktywna, najpierw powinniśmy skończyć jedno zadanie i dopiero przejść do kolejnego. Trzecia sprawa to odpoczynek. Ciągła praca bez chwili wytchnienia wcale nie przynosi optymalnych efektów. Wręcz przeciwnie, powoduje, że nasza produktywność spada. Dlatego, że nasz mózg, my sami potrzebujemy po prostu chwili nic nie robienia. Dlatego tak ważne jest, żeby przed rozpoczęciem pracy zaplanować sobie przerwę. Możemy na przykład pracować w blokach czasowych. Kiedyś czytałam o takiej technice, która nazywa się Pomodoro, która polega na tym, że pracujemy przez 25 minut, potem 5 minut odpoczywamy i tak 4 razy. I jak już przejdziemy te 4 jakby rundy, to wtedy robimy sobie dłuższą przerwę, 25-minutową. To już oczywiście zależy od każdego indywidualnie, czy woli na przykład pracować przez 25 minut i robić przerwę, czy pracować przez godzinę i zrobić sobie na przykład trochę dłuższą przerwę, 10- czy 15-minutową. Ale na pewno ważne jest dla naszego ciała, dla naszego umysłu to, żeby sobie robić właśnie takie przerwy. Kolejne to rozpraszacze. Jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy byli w 100% skupieni na tym, co robimy, na danej pracy, to powinniśmy wyeliminować wszelkiego rodzaju rozpraszacze. Nie powinniśmy sobie robić takich właśnie nieplanowanych przerw, dlatego, że to powoduje spadek naszej koncentracji. Czyli nie powinniśmy w trakcie pracy przeglądać stron internetowych, telefonu, jakichś tam Instagramów, Facebooków, nie powinniśmy odbierać wiadomości. Też najlepiej, jeżeli nikt by nam nie przeszkadzał, nie wchodził nagle do naszego pokoju, w którym pracujemy. Dlatego, że potrzebujemy około 20 minut na to, żeby ponownie jakby skupić tą naszą koncentrację w 100% na tym, co robimy. Czyli nie dość, że tracimy tą chwilę na przeglądanie na przykład czegoś w sieci, to jeszcze dodatkowo potrzebujemy 20 minut na to, żeby ponownie wcześniejszą produktywnością wrócić do pracy. Kolejna sprawa to zwlekanie. Na pewno każdy
każdy z nas z ręką na sercu może przyznać, że nieraz zdarza mu się odwlekać przystąpienie do działania, przystąpienie do jakiejś pracy. Jesteśmy tylko ludźmi i czasem właśnie może nam się nie chcieć, ale też musimy uważać, żeby nie było to ciągłe. Dlatego jeżeli macie coś do zrobienia, to zastanówcie się, które z zadań jest dla Was najważniejsze, najbardziej priorytetowe i zróbcie je jako pierwsze. Dlatego, że odwlekając to zadanie, prawdopodobnie będziemy też odwlekać te pozostałe, mniej ważne. No i w ostateczności może się okazać, że nie zrobimy nic i zmarnujemy tylko nasz czas, który mogliśmy poświęcić na te zadania. No a jeżeli tamto wykonacie jako pierwsze, to też to będzie dla Was taka większa motywacja. Skoro poradziliście sobie z tamtym, to dlaczego nie mielibyście sobie poradzić z pozostałymi? Kolejna sprawa to cierpliwość. Myślę, że w dzisiejszych czasach wiele osób cierpi na brak cierpliwości i oczekuje szybkich efektów, a jeżeli tych efektów szybko nie ma, to po prostu się zniechęca, ta produktywność spada, to zainteresowanie, entuzjazm opada i zwyczajnie po prostu ludzie się poddają, nie kontynuują danego zadania. Myślę, że w dużej mierze jest to spowodowane telewizją, mediami, w których ludzie widzą szybkie właśnie efekty. Mamy różnego rodzaju programy, nie wiem, dotyczące jakiegoś tam odchudzania się i innych rzeczy, nie wiem, nie oglądam telewizji, więc się nie orientuję, co teraz w niej leci, ale chodzi o to, że ludzie też często nie myślą, że program jest nagrywany w przeciągu kilku miesięcy, tylko co tydzień widzą, że na przykład dana osoba jest nagle z tygodnia na tydzień coraz chudsza, a to nie zawsze tak działa. Jeżeli chcemy zbudować sylwetkę, to nie wystarczy, że sobie będziemy chodzić przez miesiąc raz w tygodniu na siłownię, tylko prawdopodobnie będziemy musieli na tej siłowni spędzić kilka miesięcy i to nie raz w tygodniu, a co najmniej kilka, jak nie codziennie. Tak samo w przypadku nauki czegokolwiek, nauki języka, nie wystarczy, że raz w tygodniu czy raz na miesiąc sobie powtórzymy słówka, tylko musimy codziennie, systematycznie po prostu się tych słówek uczyć i dopiero wtedy będziemy widzieć jakieś efekty. Dlatego trzeba pamiętać o tym, że jeżeli cokolwiek robimy, to tych efektów nie zobaczymy po tygodniu, nawet nie po miesiącu, ale być może będzie trzeba poczekać na nie kilka miesięcy, ale one prędzej czy później przyjdą, ale pod warunkiem, że będziemy po prostu konsekwentnie i systematycznie do tego dążyć. Dobrym sposobem na zwiększenie produktywności i dodanie sobie kilku godzin w ciągu dnia jest wczesne wstawanie. Wiele osób właśnie wcześnie rano jest najbardziej produktywna w porównaniu do reszty dnia i jest w stanie zrobić najwięcej. Czytałam również, że wielu ludzi sukcesu ma takie swoje poranne rytuały, które codziennie rano właśnie praktykuje. To może być tak naprawdę wszystko, cokolwiek chcecie. Możecie w tym czasie ćwiczyć, możecie czytać książkę, możecie sobie posłuchać muzyki, pooglądać cokolwiek. Słyszałam też, że jeżeli chcemy faktycznie być tym konsekwentni, to powinniśmy na ten swój poranny rytuał wybrać coś, co jest dla nas ważne, czyli na przykład jakiś życiowy priorytet. Jeżeli chcemy zadbać o naszą sylwetkę, to powinniśmy na przykład w tym czasie właśnie ćwiczyć, pojechać na siłownię, popływać, pobiegać lub wybrać cokolwiek innego, co jest dla nas ważne, bo wtedy będziemy mieć motywację, żeby to kontynuować. Kolejną ważną sprawą, o której nie można zapominać, jeżeli chcemy być produktywni, to na pewno regeneracja. I nie chodzi mi tutaj o te krótkie przerwy, które robimy sobie w trakcie pracy, tylko o taki większy wypoczynek, jak na przykład kilkudniowy, co najmniej kilkudniowy urlop. Myślę, że każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu takiego totalnego chillu. Najlepiej właśnie, jeżeli jesteśmy gdzieś poza domem, bo wiadomo, jak to w domu jest, zawsze do pracy zawsze się coś znajdzie, a jeżeli jedziemy sobie chociaż na kilka dni gdzieś chociażby w góry, albo nad jezioro, albo wyjeżdżamy gdzieś za granicę, to na pewno to naładuje nam baterię i pomoże nam po powrocie z większą produktywnością, z większą motywacją, z większą chęcią wrócić do pracy. Kolejna sprawa to porządek. Praca w czystym i uporządkowanym pomieszczeniu myślę, że jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na produktywność. Ja nawet na własnym przykładzie wiem, że dużo lepiej, dużo produktywniej pracuje mi się, kiedy wokół mnie jest porządek. Kiedy pracuję przy stole, na którym tak naprawdę jest pusto, tak najlepiej mi się pracuje. Kiedy nie ma na nich żadnych papierów, żadnych długopisów, innych tego typu rzeczy. Bo w innym wypadku czasem się zdarza, że po prostu mi się nie chce posprzątać. Zacznę na przykład montować jakiś film i wtedy rozprasza mnie wszystko. Gdzieś tam widzę jakąś kartkę, spojrzę, leży telefon, popatrzę. I to właśnie sprowadza się do tego, że wszelkiego rodzaju rozpraszacze, takie jak telefon, przeglądanie czegoś, rozmawianie z kimś w trakcie pracy, czy nieporządek, powodują nas spadek koncentracji, a co za tym idzie, również spadek naszej produktywności. Innym fajnym sposobem na efektywne wykorzystanie swojego czasu jest słuchanie podcastów i audiobooków. Ja sama robię to już od jakiegoś czasu i powiem Wam, że ilość przeczytanych, przesłuchanych książek naprawdę bardzo mocno wzrosła, bo przez długi czas nie miałam na to czasu i jakoś tak nie pomyślałam
słyszałam, że przecież istnieje coś takiego jak książka czytana. I od jakiegoś czasu właśnie sobie w ten sposób książki czytam, a raczej słucham. I naprawdę powiem Wam, że jestem zachwycona. Gdziekolwiek jadę samochodem, sprzątam, gotuję. Zwykle właśnie w takich momentach, kiedy no, nie mogłabym czytać normalnej książki albo nie mogłabym robić czegoś innego, to po prostu wykorzystuję ten czas na to, żeby słuchać tego, co mnie interesuje i też w ten sposób dowiadywać się nowych rzeczy, uczyć się czegoś. W tym przypadku akurat częściej wybieram audiobooki, ale też mam kilka swoich ulubionych podcastów, które od czasu do czasu słucham, nieregularnie, ale co jakiś czas po prostu sobie nadrabiam parę odcinków. Natomiast właśnie audiobooki u mnie królują i naprawdę, jeżeli lubicie czytać, a nie macie na to czasu, to ja naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejne to wizualizacja naszych celów i sukcesów. Możecie wierzyć lub nie, ale nasz mózg ponoć nie odróżnia czasu rzeczywistego od naszych wyobrażeń. I daje nam to niesamowitą możliwość wizualizowania sobie naszych celów i różnych sukcesów osiągniętych w przyszłości, tak jak gdyby one były już rzeczywistością. Czyli inaczej mówiąc, pozwala to osiągnąć nam już takie wirtualne sukcesy, zanim jeszcze one się w ogóle wydarzą. To jest naprawdę świetna technika, która jakby programuje nasz mózg na sukces i dodatkowo też dodaje nam motywację do dalszej pracy. I ja ten sposób podpiąłabym do tego całego wątku związanego z potęgą podświadomości. Ja osobiście w to wierzę, bo nieraz mi się to sprawdziło. Oczywiście to nie jest tak, że coś zrobi się samo. Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga od nas pracy, ale na pewno wizualizacja już tego celu jako osiągniętego przez nas w tym nam pomaga. Dlatego jeżeli nie próbowaliście, to ja naprawdę Wam polecam, ale pamiętajcie, do tego potrzebna jest cierpliwość, czyli wracamy do tego, o czym mówiłam, o tych szybkich efektach. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Potrzeba czasu i potrzeba przede wszystkim też naszej pracy. Kolejnym bardzo dobrym sposobem na walkę z brakiem produktywności jest tworzenie listy zadań do zrobienia. I możecie sobie taką listę tworzyć albo dzień wcześniej przed każdym dniem, albo przed każdym tygodniem. To już zależy od Was i od Waszych preferencji. Ale to, co tutaj jest bardzo, bardzo ważne, to moim zdaniem jest to, że nie powinniśmy dużo sobie nakładać po prostu tych zadań. Sama po sobie zauważyłam, że kiedy ustalałam sobie kilkanaście zadań, które chciałam zrobić w ciągu dnia, to okazywało się, że tak naprawdę nie robiłam większości z nich. I zrozumiałam, że wcale nie chodzi o to, żeby zrobić jak najwięcej, żeby zacząć kilka rzeczy i tak naprawdę ich w ogóle nie skończyć, tylko o to, żeby zrobić 2-3 rzeczy od A do Z, jeden raz, a dobrze. I to naprawdę bardzo dużo zmieniło w kwestii mojej produktywności, bo nie miałam już tego uczucia, że po raz kolejny nie dałam rady, że sobie ustaliłam, a po prostu nie podołałam temu, co sobie narzuciłam. Nie czułam się już poirytowana, zła sama na siebie, że sobie coś ustalam, a potem tego nie kończę. Teraz, kiedy ustalam sobie 3 zadania, to wtedy mam taką satysfakcję, że je zrobiłam i co z tego, że to były tylko 3 zadania, ale jeżeli mam ochotę, mam chęci, to po prostu robię więcej, ale wcale nie muszę. Nie czuję tej presji, że mam jeszcze kolejne zadania do zrobienia, bo po prostu ich nie mam, bo sobie ich nie ustalam i to, czy będę robiła więcej niż te 3, to zależy tylko i wyłącznie ode mnie i od moich chęci. Także pamiętajcie o tym, jeżeli popełniacie ten sam błąd, co ja kiedyś i ustalacie sobie kilka czy kilkanaście zadań, to zmieńcie to i naprawdę zobaczycie efekty. Kolejna sprawa to samodyscyplina. Wiele osób twierdzi, że potrzebuje motywacji do tego, żeby być bardziej produktywnym. Ale prawda jest taka, że najważniejsza jest tutaj właśnie samodyscyplina. Każdemu z nas czasem się nie chce, zwyczajnie mamy lenia, ale dziwnym trafem jedni osiągają sukces, a drudzy nie. I to, co dzieli te dwie grupy, to jest właśnie samodyscyplina. Jeżeli wiemy, co chcemy osiągnąć, to po prostu do tego dążymy. Bez względu na to, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Czasem trzeba się zmusić. To nie jest tak, że ludzie są podzieleni na tych, którzy są ciągle zmotywowani, gotowi do działania i na tych, którym się wiecznie nie chce i są mało produktywni. Różni ich właśnie to, że ta pierwsza grupa ludzi zwyczajnie bez względu na przeciwności dąży do tego założonego celu, a ta druga po prostu się poddaje. Jeżeli macie jakiś cel, który chcecie osiągnąć, to po prostu to róbcie. Nie szukajcie wymówek, działajcie bez względu na to, czy Wam się chce, czy Wam się nie chce. To jest, myślę, że klucz do sukcesu. Ostatnia już sprawa to docenianie swojej pracy. I myślę, że to jest coś, o czym wiele osób zapomina. O docenianiu swojej pracy, o tym, ile czasu, ile energii włożyliśmy w osiągnięcie danego celu. Przez to też odbieramy sobie właśnie tą motywację i entuzjazm do dalszego działania. Dlatego warto podziękować samemu sobie, kiedy już wykonamy dane zadanie, bo to na pewno zmotywuje nas i zachęci do dalszego działania i też uświadomi nam, ile pracy włożyliśmy, żeby to osiągnąć. Moim zdaniem te wszystkie punkty w jakiś sposób się ze sobą łączą. Jeżeli nie ma jednego, to nie będzie też drugiego. To wszystko, o czym Wam dzisiaj powiedziałam, mi osobiście bardzo pomaga w momentach, kiedy mi się nie chce, kiedy mam lenia i zwyczajnie najchętniej po prostu nic bym nie robiła. To czytam sobie te sposoby i to mi przypomina też, co chcę osiągnąć, do tego, do
czego chcę dążyć i nie szukam wymówek. Okej, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Dajcie znać w komentarzach, jak Wy sobie radzicie z brakiem produktywności. Jeżeli film się Wam podobał, to zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I oczywiście do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.